sytuacje bardziej jazzowe czy latynoskie, żeby stylowo one były fajnie zagrane, stylowo, to warto uczyć się po prostu ciszej grać. Więc często jak robimy próby z Orange Train, z tym moim zespołem akustycznym jazzowym, tam jest kontrabas, jest wibrafon i na tych próbach staramy się robić taki eksperyment, żeby nie nagłaśniać wibrafonu. Simon Phillips, to koncert z Amsterdamu, dźwięk F, to jest bardzo wysoko, jak na 14-calowy Wendel. Część A to jest dla ludzi, którzy niestety z różnych powodów nie słyszą dźwięku. To, wiecie, no różnie to jest, nie wszyscy chodzą do szkoły muzycznej, nie? To jest część A, a część B to są ludzie, którzy słyszą dźwięk. Zacznę od tej pierwszej, co nie słyszą dźwięków. To no, nie ich wina, no czasami tak jest. Wtedy poleca metodę znikających fałd. Czyli zakładamy naciąg, obręcz, śruby dokręcamy siłą palców do końca. I wtedy kciuk, środek, pojawiają się fałdy, lampkę możemy przyświecić. Z kolei ci, co słyszą dźwięki, to ja przyporządkowałem do różnych kotów konkretne dźwięki, strojąc osobno i górę i spód. I zrobiłem cały wielki artykuł na ten temat na mojej stronie internetowej. Pozdrawiam użytkowników portalu emuzycy.pl.